Niegroźny to był uślizg Tomasza Kruka. Oby był to dobry omen przed derbowym spotkaniem. Popatrzmy, pierwszy wyścig dnia. Szymkowiak, Świst, Kruk i Flis wystartowali bardzo dobrze. Jarosław Szymkowiak ciasno na pierwszym łuku. Szymkowiak jest pierwszy, za nim Tomasz Kruk. Zielonogórzani na podwójnym prowadzeniu. Gorzowianie łapią się za głowy, a szaleje sektor kibiców Pergo Gorzów. Prowadzi Szymkowiak. Teraz pokazał, jak ma jechać Tomasz Kruk, że ma pilnować wewnętrznej, aby nie dopuścić Piotra Śwista. Świst jest trzeci. Zamyka stawkę. Robert Flis popełnił teraz błąd na wyjściu z łuku. Tomasz Kruk prowadzi Jarosław Szymkowiak. No sensacyjnie rozpoczynają nam się 47. derby ziemi lubuskiej. Prowadzi Szymkowiak. Wygrał zdecydowanie start ze Świstem. Teraz kolejny błąd Tomasza Kruka, ale nie potrafi tego wykorzystać Piotr Świst. Nie liczy się zupełnie Robert Flis. Kończy się trzecie okrążenie. Szymkowiak pierwszy. Odszedł teraz od krawężnika Tomasz Kruk. Próbuje go atakować po wewnętrznej Piotr Świst. Desperackie ataki Piotra Śwista. Kolejny błąd Tomasza Kruka. No fatalnie pojechał Tomasz Kruk, a teraz za trzecim razem wykorzystał to kapitan Pergo Gorzów. Prowadzi jednak Jarosław Szymkowiak, a walczy o trzecią pozycję z Tomaszem Krukiem. Robert Flis. Ten atak nie udał się Flisowi. Wstali tutaj kibice na proste i jedno jest pewne.